In a minute, we just need to do some filming. Za chwilkę, dobrze? Dzień dobry, dziś jest niedziela i wstaliśmy bardzo późno, dlatego już się znajdujemy w samochodzie, bo trochę byliśmy w pośpiechu z rana. I gdzie my dzisiaj jedziemy? George, where are we going today? We are going to the Sci-Fi Museum in Milton Keynes. Tak, jedziemy dzisiaj do Muzeum Science Fiction, czyli filmu chyba Science Fiction, no i nie wiem, nie zdążyłam nawet zobaczyć, jak to wygląda. Tak, będą roboty, myślisz? And nice robots. Będą miłe roboty, tak? Tak, nie zdążyłam za bardzo zobaczyć, jak to wygląda, bo zazwyczaj jakieś informacje pozyskuję przed tym, jak dojedziemy do jakiegoś miejsca, ale dzisiaj staliśmy o 8.30, więc to jest dla mnie bardzo późno. Dobrze, więc to jest dla mnie bardzo późno. I zastanawialiśmy się, co robić. Wczoraj Eddie był z George'em w bibliotece, George'a siostra w bibliotece. Tak, George'a siostra w bibliotece prowadzi zajęcia plastyczne i George tam jej pomaga i przy okazji zabiera Ediego, więc mają taki fajny wypad. No ja wczoraj zostałam w domu i porządkowałam różne przestrzenie. Tak, tam mieszka Zoe, prawda? Dlatego na dzisiaj nie mieliśmy planów. Jak wstaliśmy z rana, zobaczyliśmy, że jest 5 stopni Celsjusza, czyli zimno, zima wróciła, bo w zeszłym tygodniu było bardzo ciepło, bardzo słonecznie. No teraz zima wróciła i chciałam zabrać Ediego na farmę ze zwierzętami, ale jest troszkę zimno, więc postanowiliśmy pojechać do tego muzeum. No okej, okay, odezwiemy się później, zobaczymy, jak to wygląda. Edzie, jesteś głodny? Dobrze. Dobra, do zobaczenia później, pa! Poznaję tego przyjaciela, bo George go ma w swojej kolekcji. What's name? Mamra. Look, you've got that one. In Lego. And vintage.
Wróciliśmy już z muzeum. Jest dosyć późno, bo jest po czwartej, bo w drodze powrotnej zajechaliśmy jeszcze do sklepu kupić kilka akcesoriów do naszej łazienki. I jeszcze zajechałam, znaczy tak po drodze musieliśmy zaparkować w takim dużym domu towarowym, w galerii takiej, a la galerii. I tam akurat był też sklep, który się nazywa Johnny Lewis, i Johnny Lewis była promocja i kupiłam sobie tusz do rzęs, taki, który ja używałam kiedyś. Zobacz sobie, Kiruś, co to jest tusz za rzęs? Ale byłam, używałam go bardzo, bardzo dawno temu, przed pandemią. Potem byłam niewierna i kupiłam inny z firmy Benefit, który w ogóle mi się nie sprawdzał. Rozmazywał się, zostawiał plamy, kruszył się. Postanowiłam jednak go skończyć, bo też w okresie pandemii, jak pracowałam z domu, nie malowałam rzęs codziennie, więc no długo mi się go kończyło, ale już się kończy, już jest totalnie wyschnięty i dlatego nowy sobie kupiłam, tak? Nie jedz pudełeczka, nie jedz pudełeczka, więc mam tusz. I zajechaliśmy też do innego jeszcze sklepu w drodze powrotnej kupić akcesoria do łazienki. Matę, lusterko, szczotkę do sedesu, co jeszcze kupiliśmy? Jakieś tam książeczkę z ozdobami wielkanocnymi dla Ediego. Jakieś naklejki tam też są chyba, więc teraz Eddie i George są na podwórku, bo są przed domem dzieci, sąsiadów, więc na razie tam się bawią. Ja jestem dosyć zmęczona, trzeba zrobić jakiś obiad, coś zjeść. Piliśmy też kawkę, zatrzymaliśmy się na kawkę, tak? To Kira ma takie ubranko, które Eddie nosił jak był mały. I wyglądasz jak chłopczyk. Wyglądasz jak chłopczyk, moja córeczko. I tak to wygląda. Chciałam jeszcze dzisiaj coś ogarnąć, posprzątać, ale chyba już nie dam rady. Zobaczymy zresztą, jak się dzień potoczy. Muszę się wybrać do fryzjera. Mam problem z umówieniem się do fryzjera, bo wszystkie fryzjerki są zabukowane. Piszę non-stop do kogoś innego, ale terminy są pod koniec maja dopiero, więc nie wiem, może sama myślałam, żeby sobie samemu ściąć włosy z instrukcjami z YouTube'a, ale chyba nie mam na tyle odwagi, żeby to zrobić. Zrobiłam obiad, zjedliśmy obiad, a tu chciałam pokazać, że zrobiłam zakwas z buraczków w okresie zimowym, jesiennym, nawet taką właśnie tak jak teraz przedwiośnie robię taki zakwas. I wygląda to następująco. Eddie bardzo to lubi pić, ja też to lubię pić, więc zrobiłam. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jak byliśmy w sklepie, to wypiłam kawę dużą, latte. I teraz mam dosyć dużo energii, więc jeszcze chcę coś zrobić. Może Wam pokażę szafę, którą kupiliśmy wczoraj. Pójdziemy na górę i Wam pokażę i opowiem o tej szafie. Więc tak, to jest szafa, którą zakupiliśmy wczoraj. Ona jest używana, ale oryginalnie z IKEA. I to jest szafa, która będzie nam pasowała do szafy Ediego i do komody Ediego, w której przytrzymujemy obecnie Ediego ubranka. Tak, może tak będę mówić. Właśnie, która tam jest. Ostatnio też robiłam w niej porządki w szafie w garderobie przedszkolaka, więc zapraszam też na ten filmik, gdzieś go tutaj podlinkuję. I tak, ten pokój był dotknięty remontem. Już wcześniej wspominałam w którymś z moich filmików, że tu były wyburzone dwie ściany. I dopiero teraz zaczynamy organizować, sprzątać, malować, kupować meble. Bardzo bym chciała, żeby moje dzieci, Kira i Eddie, dzielili ten pokój przez kilka lat, jeżeli nam się uda. W tym momencie Eddie bardzo chce, żeby siostra tu zamieszkała. Chce mieć łóżko piętrowe, więc będziemy na pewno szukać jakiegoś fajnego łóżka piętrowego. Teraz będziemy myśleć o malowaniu ścian, o dekorowaniu, o zawieszeniu półeczek, tak żeby zrobić ten pokój taki przyjazny i dla chłopczyka, i dla dziewczynki. Kira ma w tym momencie już prawie 7 miesięcy, więc za kilka miesięcy już się przeprowadzi do tego pokoju z Edim. No i zobaczymy, może podzielą ten pokój rok, może dwa. Dlatego dokupiliśmy, to też są meble używane, które kupiliśmy używaną, tą szafkę dla Ediego, i dokupiliśmy właśnie z tej samej serii tą dużą szafę. I ubrania w tym momencie po Edim przetrzymujemy w naszym schowku w nowym pokoju. Tam jest tak, są drzwi i jest dosyć głęboki schowek, do którego można wejść, i tam właśnie trzymamy
jakieś pozostałości ubrań po Edim i chciałabym już je tutaj przenieść, poskładać, posegregować, żebym już mogła wiedzieć, co mamy dla Kiry, a co jeszcze nam brakuje, co trzeba dokupić na bieżąco. Pokażę Wam teraz może, co kupiliśmy w tym sklepie z akcesoriami domowymi do naszej nowej łazienki. I tak, do łazienki kupiliśmy takie lustro, które będzie można zawiesić, szczotkę do sydesu, te pojemniczki, które też mam w łazience na dole. To takie dwa, czarny i biały. I do tego kupiliśmy też matę. Taka dosyć spora mata. I takie to są właśnie zakupy, nic wielkiego. Nie wiem, co teraz jeszcze będę robić, mam trochę energii właśnie od tej kawy. Więc może jeszcze coś pouporządkowuję, posprzątam. Eddie z George'em oglądają bajkę. Na pewno z 20 minut im zajmie tej bajeczki, bo nie oglądamy staramy się nie oglądać dłuższych bajek niż 20 minut. A ja mam chwilkę dla siebie. O, możliwe właśnie, że uporządkuję paznokcie, bo nie są w dobrym stanie. Zrobię sobie może peeling na dłonie. Okej. Żegnam się na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa! Again!